Cześć wszystkim, jesteście w kulinarnym challenge'u. Co chce mała Jess? Do pączek! No dobra, to szybko zaczynamy gotowanie. Już wiem, co trzeba zrobić. Biorę opiekacz do pączków i wlewam do niego pyszne, kolorowe ciasto. Zamykam, otwieram i voilà! Co za niesamowity zapach! Babciu, a ty co zamierzasz zrobić? Ja przygotuję pączki z jabłek. To będzie pyszne i zdrowe. Zanurzam kawałek jabłka w cieście. A następnie wrzucam do rozgrzanego oleju. Obsmażam kilka minut i na koniec wkładam do mlecznej czekolady. No i oczywiście dorzucę jeszcze kolorowej posypki. To w końcu pączki. Muszą być piękne i zdrowe. Ale smakowite. Lepiej weź się za gotowanie. Tak, tak, babciu. Wpadłam na pewien świetny pomysł. Zrobię pączka z kolorowych żelkowych pasków. Nie mam polewy, ale mam bitą śmietanę. A teraz czas na posypkę. I będą to cukierki Nerds. Ale ekstra. Kolorowo, pięknie i szybko. Nawet zdążę jeszcze sama coś przekąsić. Oj, niczego nie widzieliście. A ja planuję zrobić z tych niesamowicie kolorowych pączków gąsienicę. Nie mam wątpliwości, że mój pomysł spodoba się małej Jess. Tylko spójrzcie na to cudo. Można zaczynać degustację. Ta-dam! Oj, przepraszam, babciu. Babciu, obudź się. Wszystko w porządku, smacznego. Ale to wszystko fajnie wygląda. Chcę zacząć od tej tęczowej gąsienicy. Miam, 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 miam. Ale dobre. Chcę zjeść wszyściutko. Bardzo zgłodniałam. Podsumowując, smakowało mi. Idziemy dalej. Spróbuję tego dziwnego pączka. O, to jabłko. Bardzo oryginalne. Jaki kolorowy słodziak. Próbuję. Nie tak łatwo to ugryźć, ale mi się udało. O, rany. Jakie to jest pyszne. Uwielbiam żelki. Emma, twój pączek wygrywa. Co? Nie mogę uwierzyć. Naprawdę wygrałam. Jestem najlepsza. Tym razem mała Jess chce coś z gumą do rzucia huba buba. To będzie ciekawe. No to co? Jesteście gotowi? Widzę, że Emma już wie, co będzie robić. Tak, już wiem. Wpadłam na genialny pomysł. Wezmę mnóstwo różnych gum i połączę je w jedną całość. To będzie super mega pyszna guma o różnych smakach. Jess na pewno będzie zachwycona. Wszystkie gumy są na miejscu, a teraz muszę to wszystko porządnie wymieszać i wstawić do mikrofalówki tak, żeby się rozpuściło. Babciu, szefie! Jestem zbyt mocna, nie dacie rady mnie pokonać. Niby dlaczego? Ja też wpadłam na genialny pomysł. Zrobię dla naszej małej Jess miodowy słodki żel. Jestem pewna, że Jess bardzo się to spodoba. No i mamy to, trzeba to tylko zamrozić. Co, co? Miodowe co? Szczefia, ty jeszcze nawet nie zacząłeś gotować. A, tak? Na razie nic nie mam, bo obmyślałem idealny plan. Nawet nie możecie sobie wyobrazić, jakie danie was czeka. To będzie niesamowicie pyszna wata cukrowa z gumy do rzucia. Skoro Jess chce hubę bubę, to wata będzie właśnie z tej gumy. Tylko spójrzcie, jak pięknie mi to wyszło. Babciu, a kysz mi stąd, kysz! Te wszystkie słodycze są szkodliwe. Lepiej gotować coś naturalnego. Ja już mam wszystko zrobione. Ja też. Muszę to tylko przelać do foremki i poczekać, aż zastygnie. Właśnie tak. Moja ogromna guma do rzucia jest gotowa. Jess, próbuj szybko. Ojej, jak pięknie to wszystko wygląda. Zacznę od tego. Oj, to jakiś żel, ale fajnie. Uwielbiam go. Jest bardzo pyszny. Nadmucham balona. To było zabawne. Brawo, babciu. Słyszałeś, szefie? Zdolniacha ze mnie. A teraz spróbuję słodkiej waty od szefa. O, rany! Wata cukrowa z gumy do rzucia. Pierwszy raz coś takiego próbuję. Całkiem fajny balon mi z tego wyszedł. Brawo, szefie! O tak, ja też jestem zdolniacha.
O rany, jaką ogromną gumę do rzucia zrobiła Emma. Po prostu muszę zjeść ją całą. Jest bardzo pyszna. Palce lizać. A teraz nadmucham balona. Jaki ogromny! Auć! Wow, ale ekstra. Emma, jesteś najlepsza. O tak, znowu wykosiłam konkurencję. Hurra! Tym razem chcę popcorn. Przygotujecie mi go? Ależ oczywiście, że przygotujemy. Ojejku! Ja już zacząłem, Jess. Mam tu fajny sprzęt, który zamienia ziarna kukurydzy w popcorn. Popcorn wychodzi naprawdę pyszny, ale go jeszcze ulepszę. Do tego potrzebuję pianek marshmallow, które trzeba rozpuścić. I zrobię to z pomocą papryczki chili! No i mamy to! Szybko i efektownie! Teraz mieszamy popcorn i pianki. No i lepimy miseczkę. Tak, tak, dobrze słyszeliście. Lepimy miseczkę z popcornu. Napełniam ją różnymi czekoladkami, a z wierzchu polewam syropem czekoladowym. Moje kulinarne arcydzieło jest gotowe. Popcorn przecież można przygotować w bardzo prosty sposób. Trzeba tylko wsypać ziarna kukurydzy do folii aluminiowej. Im więcej, tym lepiej. Wszystko porządnie zawijamy. Włączamy kuchenkę i czekamy. Jestem po prostu mistrzem gotowania. Babciu, o tobie jak idzie? Wiesz co, Emma, przyszedł mi do głowy wspaniały pomysł. Chcę zrobić dla mojej wnuczki popcorn karmelowy. Dlatego muszę najpierw roztopić cukierki, następnie dodać do nich ziarna kukurydzy. No i to wszystko. Mamy pyszny popcorn karmelowy. Przesypujemy wszystko do miseczki i polewamy z wierzchu syropem truskawkowym. Według mnie wygląda bardzo apetycznie. Emma, co tu się dzieje? Wszystko pod kontrolą, chociaż kogo ja oszukuję? Nic nie jest pod kontrolą. A jak to dużo popcornu! Rzeczywiście mogłam nie kłaść tak dużo ziaren kukurydzianych. No dobrze, mam nadzieję, że Jess jest bardzo głodna. To wygląda interesująco, a to jakoś dziwnie. No dobra, spróbuję. Fuu, nie smakuje mi. A co mamy tutaj? O, to popcorn karmelowy. Od razu mi lepiej. Tak, to było pyszne. A co to takiego? Miska zrobiona z popcornu z mnóstwem czekoladek w środku. Dziś jest mój szczęśliwy dzień. Normalnie rewelacja. Szefie, wygrywasz. O tak, nareszcie zawsze wiedziałem, że jestem najlepszy. A teraz chcę lody. Zróbcie mi najpyszniejsze na świecie. Lody? Muszę pomyśleć. O, już wiem. Zrobię lody z ulubionego napoju gazowanego Jess. Dodam tylko skitesu. Świetnie. Włożę jeszcze patyczek i idę zamrozić. Oj. A ja jak zawsze przygotuję coś zdrowego. Owocowe lody ze świeżutkich owoców. Wrzucamy je po kolei do blendera i mielimy. W ten sposób będę miała lody owocowe o różnych smakach. A teraz muszę to wszystko zamrozić. Pomoże mi w tym spray do błyskawicznego zamrażania. Wspaniale! Wyszło kolorowo i pysznie. O tak, moje ulubione rożki waflowe. Częstuj się, babciu. Nie chcesz? No co to za lody bez waflowego rożka? Dlatego powkładam do środka moje gałki. Wyszło pięknie, apetycznie i każdemu posmakuje. O, co to takiego? To moje lody owocowe, których nie daję rady wyciągnąć z butelki. No dobra, to muszę rozpiłować tę butelkę za pomocą piły łańcuchowej. Tak, to była wspaniała decyzja. Mamy to. Lód owocowy z napoju i cukierków. Smacznego. O, wow, ale ekstra. A co to takiego? Oj, jakie to ciężkie. Bardzo smaczne. O nie! Jeden z moich przysmaków się rozbił. Nawet go dobrze nie posmakowałam. Dobrze, a teraz spróbuję tego. Tylko spójrzcie, jakie ogromne lody zbudowałam. Tak, to jest bardzo dobre. Smakuje mi. Okej. Została mi jeszcze jedna porcja lodów od babci.
O rany! Ale dobre! Miam, miam, miam! Babciu, jesteś najlepsza! Zasłużyłaś na zwycięstwo! Tak się cieszę, hurra! Jeśli spodobało Ci się nasze wideo, to szybciutko subskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę i podziel się nim ze znajomymi. Do zobaczenia! Pa, pa!